kapitan palmiarni Zielona Góra. Doskonały moment do przeprowadzenia rozmowy, bo właśnie po tej chwili, kiedy doprowadził pan swoją drużynę do wyrównania w Bydgoszczy, zaczęło się niepokojąco, ale wrócił pan do takiego transu. Można powiedzieć, taka pewność siebie. Był pan stroną dominującą. Łatwo nie było pewnie z Białkiem. Tak, w pierwszej grze w Zielonej Górze przegrałem 3-0 z Arturem i wtedy zaskoczył mnie. Nie wiedziałem, jak on gra, bo nie widziałem go nigdy na żywo. Tutaj już byłem bardziej gotowy, mimo to zaczął pierwszego seta rewelacyjnie, trafiał bardzo dobre piłki, był szybki, dynamiczny, ale po wygraniu drugiego seta ta kontrola do mnie wróciła. Miałem miesiąc przerwy w graniu na punkty, ostatni mecz grałem miesiąc temu we Frysztaku. Cieszę się, bo to już kolejna, 9. wygrana moja w lidze z rzędu. Także na pewno pewność siebie wzrasta i cieszę się, że już jestem po tej grze i mogę się skoncentrować na następną. W Bydgoszczy spotykają się sąsiedzi w ligowej tabeli. 7. palmiarnia z 8. Zoleszcz Gwiazdą. Nic nie musicie, bo już nie dostaniecie się do czwórki, ani jedni, ani drudzy spaść, także nie spadniecie. Taki odpuszczony jakby ciężar gry, ten brak presji może pomóc wspaniałemu widowisku? No, presja zawsze jest, obojętnie jaki to jest mecz. Raz jest większa, raz mniej. Ale nawet jak nie gra się o najwyższe cele, to zawodnicy sami sobie potrafią stworzyć klimat do grania. Widać było emocje w tych pierwszych dwóch grach. Na pewno grając tak akiwą taku przez cały sezon moglibyśmy zajść dużo dalej. Byśmy byli w playoffie raczej na pewno, bo graliśmy bardzo dobry sezon w tym roku. No niestety nasze fundusze nie pozwalają na to, żeby grał za często, dlatego dajemy szansę naszym młodym juniorom, Kamilowi Nalepie, Łukaszowi Wachowiakowi czy Grzegorzowi Felkelowi, którzy grali po kilka meczy, ogrywają się i mamy nadzieję, że w przyszłości będą godnie reprezentować nasz klub. Za chwilę zagra Mirosław Korejszy, czyli też doświadczony zawodnik palmiarni. Tutaj doświadczenie będzie brylowało, królowało w bydgoskiej hali? No, Andrew Bagley jest też bardzo doświadczonym zawodnikiem, ponad 30-letnim, który gra od wielu lat na arenie międzynarodowej. Miro jest może trochę starszy, ale był to w Zielonej Górze bardzo zacięty mecz i tutaj szanse są równe, 50 na 50. Myślę, że forma dnia tutaj zadecyduje. Dziękuję bardzo. Lucjan Właszczyk, kapitan, trener palmiarni Zielona Góra. To człowiek, który wprowadził nam także do transmisji emocje, bo po jego zwycięskim meczu z Arturem Białkiem mamy w spotkaniu remis. Zoleszcz Gwiazda Palmiarnia 1-1.